Hej, 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 witam was wszystkich, moi mili, z tej strony Kalnyrn. Dokładnie tak, jesteśmy ponownie w grze Prince of Persia, The Sands of Time, czyli Piaski Czasu, rzecz jasna. Ostatnio skończyliśmy na 81% gry, czyli tuż przed wieżą światła, czy świtu, dokładnie nie pamiętam, ale chyba świtu. Ciągle mi się to myli, zapominam. Musimy się przedostać jeszcze najpierw za bramę, która do niej prowadzi. No cóż, zabierajmy się od razu za to. A ja jeszcze tylko przypomnę, że na końcu poprzedniego odcinka stoczyliśmy dosyć trudną walkę. Takie walki trafiają się od czasu do czasu właśnie w tej grze. Wyszedłem z tarapatów w dosyć opłakanym stanie, jak to zazwyczaj bywa. O, udało się, dobra. Musiałem jeszcze dodatkowo bronić Farę, ponieważ również nie radziła sobie zbyt dobrze. Ale tak jak mówiłem, jakoś mi się udało. Dobra, uda mi się, bo to też zapewne czasowe. O, dobra. Gdy już uda nam się otworzyć bramę do właśnie wieży świtu. Oj, coś dziwna kamera jest i na dodatek nie chce się zmienić. Gdy już uda się otworzyć nam bramę do wieży świtu, oczywiście do niej wchodzimy. No i wtedy to już dosłownie kawałek gry zostanie nam do końca. A tak więc powoli już na pewno zbliżamy się do końca. Sądzę, że wystarczą nam 3 odcinki, by tego dokonać. O, w sumie to zależy jeszcze od długości owych odcinków. Ale sądzę, że tak 3 odcinki 40-minutowe by wystarczyły nam. Dodatkowo piasek zabieramy z ziemi i lecimy dalej. Ptaki już na nas czekają, tak więc trzeba na nie uważać. Oczywiście Fara jest dosyć sprawnie potrafi utłuć słuchu. Op. Nieładnie. No, gdzie uciekacie? Aj! Super, Fara! No. Mogę wrócić? Chyba mogę wrócić bez problemu. Tak więc to uczynię i się wyleczę. Skorzystam z tego przywileju, rzecz jasna. Bo czemu i nie? To było źródełko, ile dobrze pamiętam. W takim stanie zdrowia, z takim stanem zdrowia możemy ruszać przed siebie. Więcej źródełek wzmacniających nasz maksymalny poziom zdrowia chyba już nie znajdziemy. Tak więc musimy dbać o to, co mamy. No i wchodzimy do tej nieszczęsnej wieży, w której jest ta klepsydra. Klepsydra czasu, za którą to ganiamy od początku gry. O, kolejny piasek. Przy odrobinie szczęścia jeszcze zwiększymy sobie o jeden poziom. Jeszcze o jeden poziom, Boże. Jeden zbiornik. Możliwość używania. Uwielbiam, gdy to robisz. Chodź, sztyletu. Nie, ty idź.
No dobra, pomyliłem się. Jednak jest jeszcze jeden wzmacniacz zdrowia. Ten już jest prawdopodobnie ostatnim. Nie ma? O czym ty mówisz? Nieważne. Dobra. Najwyraźniej tylko my to widzimy. Uważaj! Z czego? Teraz wszystko może być pułapką, wiesz? Tak, wiem. Dlatego powinniśmy uważać, tak jak to powiedział przed chwilą. Ty biegniesz tempo do przodu. O, dobra, nieważne. Ach, te baby. No tak, jesteśmy na windzie i tu musimy... uważać, będziemy musieli się bronić. Zbyt łatwo. No właśnie. Ła, super. No, dawaj, dawaj. Wow, udało mi się uniknąć ataku. Ła, dobra, ale wessałem go. O, super, i kolejny ma to. Au! No i tak. Nie dość, że walczę z przeciwnikami, to jeszcze mam ją przeciwko sobie. Ej, gdzie lecisz? Za tobą! No tak. Miło. Zajęte miejsce do walki. Potrzebuję małego wsparcia. O, no i dobra, cofamy. Walka nie przebiega. No i co to miało być? Walka nie przebiega po mojej myśli. No nie, no. Co jest z tą świnią? Super, nie mogę użyć boosta. Jeszcze nie mam załadowanej na maksa. A, nie mam zbiorników załadowanych na maksa. A, no i super. O, to chyba po mnie. Nie mam... Tak, dokładnie. Nie mam co cofać czasu teraz. To nie miało miejsca. Dobra, jeszcze raz. Uważaj! Z czego? Teraz wszystko może być pułapką, wiesz?
Próbujemy jeszcze raz. O rany, jak ja nienawidzę takich walk. No i co, jedziemy? Jedziemy. To było łatwo. Zbyt łatwo. Jeszcze nie mogę znieść jej. Przepraszam za wyrażenie, ale ta głupia bizda strzela do mnie zamiast do przeciwników. Dobra, tych spróbuję się pozbyć. W normalny sposób. Mogę prosić o jeszcze. Dobra, mam dosyć. Tak. Kiedy akurat chcę kogoś chłonąć, muszę dostawać w ryju. No jeszcze. Za tobą! Szybciej. No i tak, teraz Fara mi zginęła, no nie no. Nie, ona nie zginęła. Uważaj! Z czego? Teraz wszystko może być pułapką, wiesz? Już wiecie dlaczego... Nie, nawet nie będę nic mówił. To było... Najgorsze jest, że oni się zbierają wokół niej. Tak, już młotem od razu po łbie. Już się zbierają znowu wokół.
dalej. Namieszaj. Ach, już nie zdążyłem. Zostawcie ją w spokoju. No i ona zaraz zginie znowu. Ja tu regeneruj sobie zdrowie, bo... Au! Sorry. No i tak, zamiast przeciwnika to we mnie. Zamach młotem dolny. Tak. Co ma być z tym gównem? No nie mogę. Tak. No. Zaraz zginę. O, i chyba się kończą. W końcu. Dobra, za trzecim razem się udało, nareszcie. O, powiem wam, że tak mnie zdenerwowała ta walka. Wszystko byłoby dobrze, gdyby tu walczyli, ale nie, oni muszą gnieździć się w tym małym miejscu non-stop. Non-stop do niej lgną. Aj, mam... Szkoda słów. Zatrzymało się. No zatrzymało się. Jeśli myślisz, że wiem teraz, co zrobić, to się grubo mylisz. Spróbuj tę dźwignię. A, jest tam dźwignia, rzeczywiście. Jest tam dźwignia, tylko czy mi się uda do niej doskoczyć? Oto jest pytanie. Bo mnie wygląda na to. Huh?
Udało się. Ledwo, bo ledwo, ale no się chodź, udało. Pośpiesz się. Klepsydra już jest niedaleko. Czuję to. Jak to mam czuć? Nie umiem wyjaśnić. No, tyle złota to by każdy z nas chciał. Ale najważniejsze, że jest klepsydra. Oczywiście jeszcze zapis. Rzecz jasna, tak, 83% rozgrywki za nami. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Op, nie w tą stronę. Pędzimy, pędzimy. Oczywiście można się tylko domyślić, że jako, że to jest 83%, to jeszcze nie koniec gry. Wejdź teraz na wierzchołek klepsydry! Chociaż mogłoby się tak wydawać. Zrobiłeś to. Weź sztylet. Uderz w sam środek kopuły. Armia mojego ojca splądrowała twój pałac i pojmała cię jako niewolnicę. Co? Masz wszelkie powody, by mnie nienawidzić. O czym ty mówisz? A teraz chcesz, żebym ci zaufał. No dalej! Nie ma czasu! Hamaroto! Nie! Daj mi sztylet! Sztylet! On nie może dostać sztyletu! Widziałem swojego wroga. Patrzyłem mu w oczy i straciłem wszystko. No właśnie. Czyli co nieco poszło po nie naszej myśli. Grobowiec. Byłeś tam. Sztylet był w twojej dłoni. Dlaczego się wahałeś? Myślisz, że jesteś sprytniejszy niż wszyscy, ale jesteś dokładnie taki sam jak inni. Ci żołnierze potrafią tylko walczyć. Niszczyć. Dlaczego ci zaufałam? Dlaczego ty mi nie zaufałeś? Wow, nagle światło zgasło. Gdzie jesteś? Jestem tu. Trzymaj mnie za rękę. Nie puszczaj. Co tam musi się dziać? Nie to miałam na myśli. Nie, masz rację. Wszystko, co nam się przytrafia, jest przeze mnie. Chciałem honoru i chwały. Ja to na nas ściągnąłem. Jesteś dzielny i dobry. Jeśli to ma być nasz grobowiec, przynajmniej sztylet zostanie przy nas. A my jesteśmy razem. Co to? Nic. Ty się trzęsiesz. Po prostu nie lubię małych przestrzeni. Musi stąd być jakieś wyjście. Kiedy byłam mała, moja matka nauczyła mnie tajemniczego słowa. Mówiła, że kiedy będę się bała, mam je wypowiedzieć, a tajemnicze drzwi się otworzą. Nigdy tego nikomu nie powiedziałam. Wiem dlaczego. To najbardziej dziecinna rzecz, jaką w życiu słyszałem. Jakie to było słowo? Kakolukiam. Kakolukiam? Zrobiłaś to. Nieprawdaż? Farah. No dobra, otworzyło się przejście, jesteśmy znowu
wracamy do akcji, że tak powiem. A przed nami bardzo ciekawy odcinek gry. Najpierw musimy zejść długimi schodami. Krętymi, długimi schodami na sam dół, a one są dosyć długie. A kiedy już dotrzemy na sam dół, będziemy musieli wybrać kilkukrotnie odpowiednie drzwi. Oczywiście przy wyborze złych wszystkie się restartują, więc może mi to chwilkę zająć. A ja nawet nie pamiętam ustawienia. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeśli to chwilkę zajmie. No, dobra, jesteśmy na samym dole. Gdzie jesteś? Czyż to nie piękne? Co niby jest piękne? Gdzie jesteś? Okej. Czyli szukamy odpowiedniego przejścia. Szkoda, że nie możemy tu zostać. Co robisz? Szukam cię! Nie, Farah? To nie były te drzwi. No to sprawdzimy te. Znaczy drzwi, przejście. Co to? No, to chyba też nie te. Gdzie jesteś? No, sprawdzimy. Gdzie te. Jesteś? Tych chyba nie było jeszcze. Jak to? Ajajajaj, dobra. Aha, dobra, rozumiem, przypomniałem sobie. Czyli błysk jest restartem. Czyli te drzwi są gdzie dobre. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tu jestem! Gdzieś w prawo. Sprawdzimy tu. Okej. Okay. Nie. Dobrze, że mam dobre słuchawki, które wyłapują takie dźwięki. Tak więc po dźwiękach da się, po jej krzyku da się wywnioskować Farah, mniej więcej, gdzie jesteś? Którą stronę trzeba szukać. Jestem tutaj! O, dobre. Farah! No dobra. Możemy się wykąpać? O czym ty mówisz? Gdzie jesteś? O, dobre, dobre. Udało gdzie się. Gdzie jesteś? O, przytul mnie. Nie widzę cię. A tak, jak widzimy, w niektórych tych przejściach kurtyny latają jakby wiał wiatr od naszej strony. To znaczy, że już z nich korzystaliśmy i drugi raz nie da, znaczy da się w nie wejść, ale już nie musimy tego robić, ponieważ dwukrotnie nie można skorzystać. Gdzie jesteś? Znaczy, jestem tutaj. O, słyszałem. Dwukrotnie... Kurde, no nie wiem jak to powiedzieć. Dobra, nieważne. Musi być jakaś tego przyczyna. Restart. Idziemy tu. Farah, gdzie jesteś? Tu jestem! Teraz były bodajże te. Gdzie jesteś? Jestem tutaj. Teraz chyba te. Gdzie jesteś? Jestem tutaj. Teraz chyba te. Dobrze. Wiecie co jest najgorsze? Że przed nami jeszcze jedno takie piętro będzie, jak mi się nawet tu uda. Farah, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tu jestem! Ale mnie to śmieszy wszystko, super no. Gdzie jesteś? Jestem tutaj! O, tu chyba. Ile dobrze, to dobrze słyszałem. Właśnie. Farah, gdzie jesteś? Jestem tutaj! Dobra, to brzmiało jakby za mną. Jakby głos jej drgał. Za moich pleców.
No, jesteśmy. Co to? No to już zaczyna być śmieszne. Fara! Po prostu mnie przytul. Do kogo ty mówisz? Z prawej strony gdzieś dobiegał, mocno z prawej, czyli wejdziemy tu. A, udało się. Skąd u ciebie ten dystans? O, znowu dosyć mocno z prawej strony. Stąd nie. Fara! Próbujemy to. Słyszysz mnie? Jej, udało się. Fara! No, jak widzicie, wystarczą dobre słuchawki. Dobra, odezwij się. Fara! Odezwij się, bo muszę mieć jakieś wytyczne. Tu jest start. No dobra, raz. Gdzie jesteś? Próbujemy tu. Okay. I to wszystko dlatego, że nie chciała się odezwać. Dobra, jako pierwsze były chyba te. Dokładnie. Gdzie jesteś? Tutaj jestem. Teraz tu. Fara, gdzie jesteś? Jestem tutaj. Gdzieś z prawej strony. Spróbujemy tu. No, udało się. Cudownie. Chodź. No i dobra, książę budzi się nagle w tym samym miejscu. Czy to w była sumie prawda? Ta magiczna pieczara? Jeśli to był sen, to oboje go dzieliliśmy. Wiem, że tak. No tak, ale niestety zabrała nam broń. Fara. O nie. A zostawiła nam naszyjnik, aby coś nas chroniło przed piaskami. No i przydałby się jakiś zapis. O, super. Nie mam żadnej broni. Siema, siema chłopaki, ale ja już stąd spadam. O nie. Okej, oni chyba tu nie przyjdą, ponieważ musimy ustawić światło w odpowiedniej pozycji, aby dostać się do najpotężniejszej broni w grze. Niestety, ja bym preferował jakiś zapis. Dobra, mniejsza o to. Jakiś zapis byłby milszy, aniżeli broń. A, no tak, musimy to dociągnąć do tego symbolu. Zbyt trudne. No, już bez większego problemu.
Tak, ta broń jest na tyle potężna, że one hituje każdego przeciwnika. Tak więc... Nie dysponujemy chwilowo cofnięciem czasu. Tak więc wszelki błąd będzie kosztował nas życie. Ej, blokowałem przecież. Opsa, bolało. Ej, co to ma być? No. Nie, no. Paranoja. Dobra, zapisujemy. Oczywiście tak, jest 90% rozgrywki. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. No i dobra, sądzę, że w tym miejscu się z wami pożegnam. To będzie dosyć długi odcinek. Oczywiście nie zabrakło w nim moich nerwów. Akurat na ten odcinek chyba pozbyłem się wszelkich zapasów moich nerwów. Dobra, nieważne. Tak czy inaczej, jeśli się wam podobało, to rzecz jasna nie zapomnijcie zostawić jakiegoś komentarza lub palucha w górę. I cóż, słyszymy się w następnych odcinkach, prawdopodobnie już ostatnim odcinku, ponieważ w następnym będę chciał już prawdopodobnie to dociągnąć do samego końca. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Na razie.